Założę się, że słyszeliście już słowo podzielić. Pewnie Wam nieraz mówiono, że macie się czymś podzielić. Na przykład pieniędzmi z bratem, albo zabawką z siostrą lub przyjaciółką, albo grą wideo z kumplem. Generalnie dzielenie oznacza pocięcie czegoś na kawałki. Dzielenie. Powiedzmy, że mamy cztery monety, na przykład cztery złotówki. I jest nas dwóch: ty i ja. I musimy podzielić te monety między siebie. Tu jestem ja, tu jesteś Ty. Tu mamy 4 monety, 4 złote, jest nas dwoje. Dzielimy 4 monety pomiędzy nas dwoje. Dzielimy 4 na dwoje, czyli dzielimy 4 na 2. Prawdopodobnie robiliście już takie rzeczy. Biorę te wszystkie monety i dzielę je na dwie równe grupy, bo jest nas dwoje i to właśnie oznacza dzielenie. Pocięcie całości na równe grupy. Pocięliśmy naszą czwórkę tak, że tu mamy jedną grupę. A tu mamy drugą grupę. Sprawdźmy teraz, ile mamy złotówek w każdej grupie. W tej mamy jedną złotówkę, drugą złotówkę. W tej mamy jedną złotówkę, drugą złotówkę. Na pewno dzieliliście się już nieraz różnymi rzeczami. Zastanówmy się, jak takie dzielenie zapisać matematycznie. Możemy to zrobić tak: te cztery dzielimy na tych dwoje. I wychodzi nam z tego dzielenia, że każdy z nas ma po dwie monety złotówkowe. Pokazałem Wam taki przykład, bo chcę, żebyście wiedzieli, że dzielenie wykonywaliście już setki razy, jeszcze w piaskownicy. Inny ważny sposób podejścia do tematu dzielenia to porównanie z mnożeniem, które już znacie. Dzielenie jest działaniem odwrotnym do mnożenia. Na tym przykładzie wygląda to tak, że jeżeli mamy dwie grupy i w każdej mamy Dwie monety, to razem całej kasy jest 4 złotówki. 2 razy 2 równa się 4. W pewnym sensie te dwa równania opisują dokładnie to samo zjawisko. Zróbmy dla wprawy parę przykładów. Ile to jest 6 podzielone na 3? Mamy czegoś 6, na przykład 6 małp albo ślimaków. Ktoś potrafi odróżnić małpę od ślimaka. Raz, 2, trzy, cztery. 5, 6. Powiedzmy, że ślimaki to te w lewo, a małpy to te w prawo. Chodzi o to, żeby grupę ślimaków pociachać tak, żeby były trzy równe grupy ślimaków. No to ciechamy. Ciach i tu ciach. No nie wyszło, bo nie są równe. Jeszcze raz. 6 ślimaków, ciach i ciach. Albo nie, mam lepszy sposób. Odcięcia lepsze jest wrzucanie. Wrzucamy ślimaki do trzech garnków. Wrzut, 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 wrzut i wrzut. Są równe grupy? Są równe. Teraz dostaną numery startowe, żebyśmy wiedzieli ile ich jest w każdej grupie. Pierwszy, drugi, pierwszy, drugi, pierwszy i drugi. Czyli 6 podzielone na 3 równa się 2. Bo w każdym garnko grupku mamy po dwie istoty ślimacze. Teraz zrobimy to samo, ale od drugiego końca. Sprawdzimy, ile to jest 6 podzielone na 3. Wrzucając z tych 6 istot do każdego naczynia po 3 z nich, jak już wszystko wrzucimy, sprawdzimy, ile jest naczyń. Czyli zamiast dzielić 6 na 3 grupy, w każdej grupie byłoby wtedy po 2, podzielimy 6 na grupy trójślimakowe. I sprawdzimy, ile wyjdzie nam takich grup. No to wrzucamy. 1, 2, 3, pierwsza grupa. 1, 2, 3, druga grupa i koniec ślimaków. Czyli jeżeli 6 czegoś podzielę na grupy po 3 w każdej grupie, to otrzymam dwie takie grupy. 6 podzielone przez 3 równa się 2. I tak wygląda drugi sposób radzenia sobie z dzieleniem. Widać też na tym przykładzie zależność pomiędzy dzieleniem szóstki na 3 i dzieleniem szóstki na 2. Jeżeli w tym przypadku, czyli dzieląc 6 pomiędzy dwie osoby, narysujemy nasze grupy, to będzie wyglądało to tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dla jednego, dla drugiego 6 podzielone na 2 równa się 3. A jeżeli w tym przypadku drugim dzielimy szóstkę na grupy po dwie w każdej. Jeżeli narysujemy to dzielenie 1, 2, 3, 4, 5, 6, to będziemy mieli jedną grupę dwuślimakową, drugą grupę dwuślimakową i trzecią grupę dwuślimakową. Mamy trzy grupy. 6 podzielone na 2 równa się 3. I nie ma w tym podobieństwie żadnego przypadku. Tak po prostu działa dzielenie. 6 podzielone na 2 równa się 3, a 6 podzielone na 3 równa się 2. A przyczyna tego, że można sobie te liczby pozamieniać, jest taka, że 2 pomnożone razy 3 równa się 6. Dwie grupy po trzy każda równa się 6. Pierwsza grupa, druga grupa, razem 6. A trzy grupy po dwa każda. Pierwsza grupa, druga grupa, trzecia grupa, razem też daje 6. 3 razy 2 równa się 6. Widzieliśmy to już na filmach o mnożeniu. 2 razy 3 równa się 6 i 3 razy 2 też równa się 6. Kolejność nie ma tu żadnego znaczenia i dlatego właśnie wszystkie sposoby dzielenia szóstki są do siebie w jakiś sposób podobne. Jeżeli dzielimy 6 na grupy po 3, otrzymujemy w wyniku 2. Jeżeli dzielimy 6 na grupy po 2, otrzymujemy w wyniku 3. Zróbmy jeszcze jakiś przykład, jakiś ciekawszy. Ile to jest 9 podzielone na 4? Zestawmy ślimaki. Mamy 9 czegoś. 9 przedmiotów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sposób pierwszy. Dzielimy na grupy składające się z czterech przedmiotów. Pierwsza grupa. Druga grupa. I coś tu zostało. Kawałek czwartej grupy. Nie jest to na pewno pełna grupa czteroprzedmiotowa. Żeby była, musielibyśmy mieć. Cztery przedmioty, a nie mamy. Nie wiem, czy już się z czymś takim spotkaliście. Może jest to dla was nowość, może nie. Po prostu zapiszmy dokładnie to, co nam wyszło, czyli 9 podzielone przez 4 równa się dwie grupy i zostaje reszta 1. Dzieliliśmy na cztero przedmiotowe grupy i otrzymaliśmy dwie takie grupy. Ale zostało nam jeden, z którego nie da się już zrobić trzeciej grupy. Została jakaś reszta. 9 podzielone na 4 równa się 2, reszta 1. Jeżeli zapytam Was, ile to jest 12 podzielone na 4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, to mamy jedną grupę czteroprzedmiotową, drugą grupę przedmiotową, trzecią i nic nie zostało. Reszta 0. 12 podzielone na 4 równa się dokładnie 3. 12 podzielone na 4 równa się 3. 1 2 3 i reszta 0. Możemy też poćwiczyć to, co robiliśmy przed chwilą. Odwrócić kolejność i podzielić 12 na 3 zamiast na 4. 12 dzielone na 3. Sprawdźmy co wyjdzie. Z tego co widzieliśmy przed chwilą powinno wyjść 4, bo 3 razy 4 równa się 12. Przekonajmy się, czy na pewno. Sprawdzimy to na klockogłówkach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I teraz grupujemy po trzy główki. 3, 3, 3 i 3. Ile mamy grup? Jedna, druga, trzecia, czwarta. Cztery grupy, czyli 12 podzielone na 3 równa się 4. I nie ma żadnego znaczenia, jak te grupy będą wyglądać, jaki będą miały kształt. Ważne, że każda z nich będzie miała po trzy przedmioty. Zróbmy jeszcze jakiś przykład, może uda się coś zresztą różną od zera. Na przykład, ile to jest 14 podzielone na 5. Zdańmy 14 przedmiotów, na przykład 14 słoni, no nie mamy słoni, może 14 muszelek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i grupujemy po 5. Jedna, druga piątka i na trzecią nie starcza, bo mamy tylko 4, więc trzeciej grupy nie będzie. Czyli 14 podzielone na 5 równa się 2, i reszta 4. Jak dojdziecie do wprawy, to nie będziecie musieli rysować sobie tych przedmiotów, ani przesypywać muszelek. Można to zrobić bez rysowania. Na przykład w taki sposób. Można dzielenie zapisać tak: 14 podzielone na 5 i nad tym kreska. I przypomnijmy sobie, dla ułatwienia kawałek tabliczki mnożenia. Tu dzielimy przez 5. 5 razy 1 równa się 5. 5 razy 2 równa się 10. 10 to ciągle mniej niż 14, więc mnożymy dalej według tabliczki mnożenia dla piątki. Wiemy już, że piątka w czternastce mieści się przynajmniej dwa razy. 5 razy 3 równa się 15. Przekroczyliśmy czternastkę, bo 15 to więcej niż 14, czyli piątka w 14 nie zmieści się trzy razy. Dwa razy na pewno się zmieści, bo dwa razy 5 równa się 10, a 10 to mniej niż 14. Możemy więc zapisać tutaj dwójkę jako wynik tego dzielenia, ale jeżeli teraz pomnożymy tę dwójkę, razy tę piątkę i zapiszemy wynik, czyli 10, 2 razy 5 równa się 10, tutaj. I odejmiemy 14, odjąć 10, to widzimy, że została jeszcze czwórka. I ta czwórka to ta sama reszta, co tutaj te cztery główki. Czyli 14 podzielone na 5, to dwie pełnoprawne grupy i reszta 4. Tak samo tutaj reszta 4. Jeszcze jeden przykład. 8 podzielone na 2. Zapiszemy teraz, tak jak poprzednio, 8 podzielone na 2, kreska u góry, i przypomnijmy sobie, jak poprzednio, kawałek tabliczki mnożenia. 2 razy 1 równa się 2, za mało, do ósemki jeszcze dużo brakuje, więc liczymy dalej. 2 razy 2 równa się 4, 2 razy 3 równa się 6, 2 razy 4 równa się 8, i 8 to dokładnie tyle, ile potrzebujemy. Dwójka zmieści się w ósemce 4 razy. 8 podzielone na 2, równa się 4. Możemy też namalować 8 kółek: 1 2 3 4 5 6 7 8 i podzielić je na grupy po dwa w każdej. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. 8 przedmiotów podzielone na dwie grupy po dwa przedmioty daje w wyniku 4 grupy. 8 podzielone na 2 tym sposobem też równa się 4.